Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj zaczynam to, co obiecałem we wcześniejszych filmikach. Zaczynam opowiadać trochę o tym cywilnym działaniu w pomieszczeniach, które przede wszystkim będzie polegało na umiejętnym pokonywaniu różnego rodzaju załomów, miejsc niebezpiecznych. Co możemy spotkać, jakie miejsca niebezpieczne możemy spotkać no, podczas zaczynania jakiegoś tam działania w pomieszczeniu, w pomieszczeniach, w domu, w sklepie, czy gdziekolwiek indziej. Ja wyróżniam cztery, takie główne. To są drzwi, to są załomy, to są schody i korytarze. Czyli mamy te cztery miejsca, takie według mnie najbardziej niebezpieczne, z których możemy być zaskoczeni, jeśli coś źle zrobimy. Musicie pamiętać, że mechanizm działania czy pokonywania tych czterech głównych niebezpiecznych miejsc jest ten sam. Co to znaczy? Zawsze przed wejściem do takiej strefy niebezpiecznej, no, trzeba się zastanowić, tak? Czy nad czym? No, nad tym, co powinno być dla nas najważniejsze, czyli bezpieczeństwo. Czyli pierwszy w tym mechanizmie jest bezpieczne wejście do strefy. Później bezpieczne sprawdzenie tej danej strefy, w której jesteśmy. Dalej, trzeci punkt to jest wykonanie zadania, które mamy do zrealizowania. No i oczywiście na samym końcu co? Bezpieczne opuszczenie strefy tak, aby nam się nic nie stało i nie wiem, ewentualnie osobie, po którą przyszliśmy, której pomagamy też, żeby zabezpieczyć ją tak, że nic się jej nie stanie. Należy pamiętać, słuchajcie, o tym, że przede wszystkim działacie sami, tu nie macie żadnego wsparcia, nie macie kolegi za plecami, który wam pomoże, jak coś się stanie. I właśnie dlatego, że działacie sami, to wasze działanie powinno być spokojne i przemyślane oraz niestandardowe. To znaczy, że nie powinniście zamykać się na jedno, bo ktoś wam tam coś powiedział, jedno najlepsze rozwiązanie. Nie ma jednego najlepszego, rozwiązania. Każde rozwiązanie będzie dobre, które będzie skuteczne, ale żeby było skuteczne, najpierw musicie to rozwiązanie sobie przećwiczyć, przetrenować no, podczas treningu, tak, żeby sprawdzić, czy to ma sens. Musicie pamiętać, że takie działanie cywilne w sytuacji zagrożenia to nie są zawody sportowe. Tu nie walczymy o żaden czas. To jest drugorzędne. Tutaj najważniejsze jest to, żeby bezpiecznie wykonać to zadanie, które mamy do zrobienia. Dlatego właśnie z tą myślą powstał program Dobry, Zły i Brzydki, który patrzy na te sytuacje niebezpieczne, które mogą spotkać cywila właśnie w trzech płaszczyznach, czyli mamy Dobry, Zły i Brzydki, ulica. W tym programie włączamy do naszego treningu strzeleckiego samoobronę. Drugi etap mamy Dobry, Zły i Brzydki, pomieszczenia, czyli do tego wszystkiego, co nauczymy się na tym etapie pierwszym, samoobrona, na tym etapie pierwszym ulica, gdzie włączamy samoobronę, dołączamy później działanie w pomieszczeniach, czyli to, co będę wam dzisiaj mówił. No i trzecim etapem jest dobry, zły i brzydki samochód, który łączy to wszystko, co
czego nauczymy na etapie pierwszym, drugim, no i trzeci jest samochód. Także ten program nasz, dobry i brzydki, właśnie powoli, krok po kroku, przygotowuje cywilnego strzelca do działania w tych trzech głównych kierunkach, czyli ulica, czyli dom, czyli samochód. Jak wchodzić w tą strefę niebezpieczną, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. Możemy wejść na dwa sposoby, na tak zwane rympał, czyli szybko i na spokojnie. Jaki sposób wybierzecie, to już wasza indywidualna sprawa, to jest wasze życie, to wy ewentualnie będziecie, nie wiem, czy kontuzjowani, czy będziecie mieli jakiś uszczerbek na zdrowiu, jeśli coś źle zrobicie. To jest wasza sprawa. Ja polecam ze swojego doświadczenia, bo żeby dojść do takiego momentu, w którym jestem teraz, ja nie spędziłem jednego weekendu na treningu jakimś tam i nie posiadłem tej magicznej wiedzy na tak krótkim treningu. To trwało lata i trwa do tej pory. I teraz też ja cały czas się uczę czegoś nowego, innego spojrzenia, innego sposobu rozwiązania sytuacji danej, gdzie wydawało mi się, że to, co wcześniej to, co wcześniej próbowałem, wydawało mi się, że jest już tak dopracowane, że jest idealne. Nie ma nic idealnego. Trzeba cały czas szukać, trzeba cały czas ćwiczyć, trzeba cały czas trenować i nowe sposoby będą wchodzić nam z automatu w życie, tak? W życie, w ten nasz trening. Dlatego na początku polecam uczyć się wszystkiego powoli i dokładnie. Z czasem zaczniecie zadania wykonywać na treningu, wykonywać płynniej. I to będzie właśnie to przyspieszenie. Dzięki temu przyspieszycie. Nie ma innej drogi. Trzeba oprócz tego, musicie też pamiętać, że oprócz tego treningu fizycznego, na którym sobie przećwiczycie pewne drille, pewne niuanse taktyczne czy strzeleckie, musicie to wszystko sobie w głowie poukładać. Jeśli sobie nie poukładacie w głowie, to będzie jeden wielki chaos. Musicie pamiętać, nie ma drogi na skróty. Tak jak mówiłem wcześniej, nie macie szans podczas jednego weekendowego szkolenia na magiczne przyjęcie pastylki, która sprawi, że będziecie wiedzieli i potrafili zadziałać w każdej sytuacji niebezpiecznej, która może się zadarzyć w waszym życiu. Dlatego powstał ten nasz program Dobry, Zły i Brzydki, który przeprowadza każdego strzelca, tak jak mówiłem wcześniej, przez cały ten proces treningowy. Po to, aby stopniować od najwolniejszego i później zwiększamy poziom trudności, gdzie dochodzimy na samym końcu, mamy już na samym końcu każdego etapu, mamy ukoronowanie tego etapu, czyli te warsztaty dwudniowe, Force on Force i broń palna. Także teraz wrócimy jeszcze do tego mechanizmu, który wam przedstawiłem, rozwiązywania czy pokonywania miejsc niebezpiecznych. I to mamy właśnie te drzwi, zasłony, schody, korytarz. Cztery podstawowe. Będę teraz co jakiś czas wrzucał filmik, na którym będę pokazywał jak powinno się według mnie, według mojej posiadanej praktycznej wiedzy wyciągniętej z lat treningów i przetestowanej podczas wyjazdów. Także zapraszam was do oglądania. Myślę, że będzie to dla was ciekawe. Oczywiście też zapraszam do nas na treningi. Są już nowe linki, nowe daty. Także wchodźcie, klikajcie link, zapisujcie się. Czekam na was. Trzymajcie się. Heja.